Szymon, przede wszystkim gratulacje. Cały czas jesteście na tej zwycięskiej fali, można powiedzieć, wspólnie z Mateuszem. Tak, zgadza się. No, wygraliśmy turniej w Poznaniu, tutaj połączyliśmy znowu siły. Wygraliśmy pierwszą rundę z trudnymi rywalami, więc idziemy dalej. No właśnie, wy jesteście taką parą, która się doskonale zna deblowo, a przeciwnicy wasi stworzeni chyba tak tutaj. Kamil ostatnio grał chyba z tobą, jeśli dobrze pamiętam, i to w Tampere, tak? Tak, było? Zgadza się. Tydzień temu graliśmy wspólnie w parze razem z Kamilem, niestety przegraliśmy w pierwszej rundzie, ale Kamil z Jankiem znają się bardzo dobrze, bo są z tego samego rocznika, grali w juniorskiej turnieje, zresztą z dużym powodzeniem, więc wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz dla nas. Rozumiem, że przyjechaliście tutaj potwierdzić, że wygranie w Poznaniu to nie był przypadek. To nie był przypadek na pewno, natomiast skupiamy się na każdym następnym meczu. Teraz wygraliśmy pierwszą rundę, więc jesteśmy w ćwierćfinale i skupiamy się w 100% na ćwierćfinale, a co będzie dalej, to zobaczymy. Jak czujesz się tutaj na Sopot Open? Czuję się bardzo super, czuję się bardzo dobrze. Bardzo uwielbiam to miasto. Grałem tu wielokrotnie podczas juniorskich występów w Sopocie, w Gdyni. Piękne miejsca, piękny hotel, piękny obiekt i tylko grać.